Rzeszowie jedna z najbardziej innowacyjnych inwestycji w zakresie produkcji ciepła dla odbiorców i mieszkańców. Uruchamiamy proces inwestycyjny związany z wielkoskalową pompą ciepła w tej lokalizacji. No jest to część naszej strategii dekarbonizacji, wytwarzania energii we wszystkich źródłach, zarówno tych energii elektrycznej poprzez morskie farmy wiatrowe, jak i również w linii biznesowej energia ciepła i w segmencie ciepłownictwa, gdzie wprowadzamy najnowsze nisko- i zeroemisyjne technologie. A Rzeszów jest najlepszą lokalizacją do tych pierwszych projektów, ponieważ jest to miasto, które innowacyjność ma w swojej strategii i podejmuje odważne decyzje i dlatego jesteśmy tutaj razem. Takie przedsięwzięcia, jakie realizujemy wspólnie z Polską Grupą Energetyczną na terenie naszego miasta, to wszystko wpływa istotnie na to, że jesteśmy postrzegani przez nasz kraj, Europę, jako liderzy tego zmierzania do dekarbonizacji i liderzy czyniania naszych lokalnych społeczności nieemisyjnymi. Głęboko wierzę, że Rzeszów i PGE to może być przykład wzorcowej współpracy dla całej Europy w tym względzie. Ważne jest, aby skorzystać z każdego możliwego źródła dzisiaj energetycznego, który będzie nieemisyjny. Zatem uzyskiwanie ciepła ze ścieków, odzyskiwanie i pozyskiwanie energii z fotowoltaiki, wiatru, to możemy robić razem w różnych skalach i robimy razem.